Witam serdecznie, rozpoczynamy 14. posiedzenie zespołu do spraw nazewnictwa miejskiego i już tradycyjnie poruszymy dwa obszary zagadnień. Najpierw sprawy bieżące, a potem przejdziemy do realizacji tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej. Zaczniemy od spraw bieżących i ulicy Bukowej, tak, panie dyrektorze? Tak. Prosimy o informację. W nawiązaniu do naszego spotkania 13. ponowiliśmy zgodnie z sugestią tutaj członków zespołu do spraw nazewnictwa pismo do dwóch mieszkańców, gdzie brakowało nam zgód na wyrażenie zgody na nadanie nazwy ulica Bukowa działce numer 144/10 w rejonie ulicy Meteorologicznej. Z tego, co się dzisiaj dowiadywałem, awizo leży, jutro goniec jeszcze raz zaniesie kolejne awizo. Też orientowałem się, że ci państwo wiedzą, o co chodzi, tylko za pierwszym razem po prostu nie zrozumieli, na czym to polega, że te zgody należy odesłać, odnieść do Urzędu Miejskiego. Oni myśleli, że cichą zgodą jest, że jeżeli tego nie odniosą, akceptacja, tak. Także uchwała jest przygotowana, brakuje nam dwóch zgód i jeżeli one będą, to będzie przedłożona Radzie Miejskiej do 28 się nie wyrobimy, bo materiał sesyjny już poszedł do 14. W maju. Tak, myślę, że w maju. Kolejne sprawy dotyczące już dekomunizacji. Czyli przechodzimy teraz już do punktu drugiego. Tak, Wasylija Morozowa będzie zamieniona na ulicę Strzelecką na najbliższej sesji 28 kwietnia w piątek. Tu dopełniliśmy wszelkich formalności. Kończymy konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie wisi na stronie miejskiej o konsultacjach. Do tej pory nie wpłynęła żadna opinia z tych organizacji. Kiedy się kończą te konsultacje? W piątek prawdopodobnie. Powinna wejść na stronę miejską w konsultacje, tak? Zakładkę. Tam jest ogłoszenie nasze. To będziemy wiedzieli. Mieszkańcy nie wyrazili żadnej opinii. Dotarliśmy do wszystkich mieszkańców, co jest potwierdzone zwrotnymi potwierdzeniami odbioru. Także czekamy tylko na te organizacje pozarządowej. To będzie uzupełnienie do uzasadnienia przy uchwale. Armii Ludowej przekazuję przewodniczącemu. To są zebrane opinie. I potem Janka Krasickiego. Tak. I na tym będziemy kończyć już dekomunizację w Chojnicach. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy. No to tak, oczywiście 14 lutego i wymyślenie nazwy. Wypłynie. Dobrze, słuchajcie, przedstawię państwu zawartość formularzy opinii, które przekazali do Urzędu Miejskiego mieszkańcy ulicy Armii Ludowej. Panie dyrektorze, ile ich jest? Jest ponumerowane, proszę na ostatnią spojrzeć. Chyba no bodajże 10. Raz, to będzie chyba. Do 20. 13. 13. 13. Dobrze. Do 20 kończymy. Dobrze, oczywiście tutaj żadnych danych personalnych nie podajemy, tylko treść opinii. Jesteśmy mieszkańcami wyżej wymienionej ulicy od 40 lat i nie widzimy potrzeby zmiany nazwy na inną. W 2016 roku podpisaliśmy się na tak zwanej liście obiegowej, aby nazwy nie zmieniać. Pytanie, kto będzie ponosił koszty, opłaty za wszelkiego rodzaju zmiany adresowe? Tak, to pytanie się często pojawia. W przypadku zmiany na inną nazwę ulicy, aby ta nie dotyczyła nazwisk obecnie nam rządzących i LK. Nie potrafię rozszyfrować tego skrótu. Chyba chodzi o Lecha. Aha, być może. Tak, LK. LK. Dobrze. Ale z kropkami czy bez kropek? Z kropka. Kropka jest po L. Na pewno święty pamięć. Dobrze. Teraz drugi formularz opinii. Są dwie propozycje. Tutaj nie ma żadnego uzasadnienia. Są tylko dwie propozycje. Proszę państwa, Monte Cassino i Królowej Marysieńki. Monte Cassino, Królowej Marysieńki. Następny formularz opinii zawiera też tylko propozycję nazewniczą. Ulica Księdza Popiełuszki. Tu już jest jakaś sentencja. Ponieważ na osiedlu dużo ulic nosi nazwę imion królów Polski, proponuję ulicy Armii Ludowej nadać imię Zygmunta Starego. Nie mamy jeszcze w Chojnicach króla Zygmunta Starego. Tu już jest też kolejna propozycja. To jest piąty, tak, formularz. Propozycja Szarych Szeregów. Ale oczywiście lepiej byłoby, jakby zostało Armii Ludowej. Szarych Szeregów. Tutaj, tu już jest wypełniony cały obszar. Armia Ludowa. Komu to przeszkadza?
ideologią mojego pokolenia. Tak, dumny jestem, mieszkając pod tym imieniem ulicy. Komu potrzebne koszty związane z wymianą nazwy utrudnią tylko życie starszym ludziom w tym kraju, narażając na niepotrzebne koszty z tym związane. Następna, siódma opinia. Według mnie od początku zamieszkania była taka nazwa tej ulicy i jestem do tej nazwy przyzwyczajony. I według mnie dotychczasowa nazwa tej ulicy powinna pozostać dalej. Oraz po zmianie nazwy ulicy będziemy zmuszeni wymienić wszystkie dokumenty. Ja wyżej wymieniony przy ulicy Armii Ludowej mieszkam już 38 lat. I mi ta nazwa nie przeszkadza. A więcej, jestem z tej nazwy dumny. Nie zgadzam się na zmianę ulicy i nie muszę się zgodzić z pomysłodawcami. Jak się komuś nie podoba, to nazwa, ta nazwa, to niech się wyprowadzi i nie będzie miał problemu z nazwą. Nam się ta nazwa podoba i dobrze mieszka się. To jest ósma opinia. Dziewiąta. Są dwie propozycje. Błękitnej Armii lub generała Hallera. Jest, mamy osiedle. Osiedle mamy Hallera. Obie nazwy nawiązują do nazewnictwa historyczno-militarnego ulic tego osiedla i spełniają wymogi ustawy. Tutaj jest propozycja tylko krótka. Ulica Hybrydowa. Następna propozycja jest tożsama. Ulica Hybrydowa. Potem Hybrydowa. Tak, to jest ta sama posesja. Inne osoby mieszkające w tej samej posesji. I tutaj też to samo. Czwarty raz Hybrydowa. To wyczerpuje zawartość tych 13 formularzy opinii. No i teraz oczywiście otwieram dyskusję nad tym, co mieszkańcy tutaj skierowali do nas. Bo my jesteśmy pierwszym organem, który opiniuje i doradza, a potem oczywiście Rada Miejska. Co Państwo sądzicie o tych opiniach i propozycjach też mieszkańców? Nie przeważa opinia, żeby pozostawić tą nazwę, ale to jest niewykonalne, więc musimy się po prostu zastanowić nad tym, że ta nazwa musi być zmieniona, tylko na jaką? Błękitne Armii jest sensowna, bo... Proszę? Ta Królowej Marysienki jest bardzo ładna nazwa. Tak, Błękitne Armii też jest ładna. Błękitne Armii jest taka zasada, mam osiedle Hallera, więc dlaczego nie? Proszę bardzo. Najlepiej byłoby, jakby się każdy z członków naszego zespołu wypowiedział na ten temat. Panie dyrektorze, żadnej decyzji dzisiaj nie musimy podjąć, ale w toku naszych prac wypadałoby, żeby dzisiaj to nastąpiło. Dzisiaj musimy podjąć decyzję w sprawie 14 lutego, żeby konsekwentnie jedną uchwałę... Tak, wrócimy po Janka Kraszewskiego. Z terminem się zmieścić. Bo takie założenia przyjęliśmy. Dokładnie. Panie Jacku? Ulica Hybrydowa raczej odpada, bo w zasadzie nie wiadomo, co ta nazwa miałaby oznaczać. Ale są w sensie armii ludowej, no więc hybrydowa, no to jak logika. No tak, no ale to trudno się kazać domyślać ludziom, czy to hybryda o charakterze socjologicznym, organicznym, mechanicznym, co ma, czyli w ogóle nie wiadomo, do czego się odnosi. Natomiast w sensie dopasowania nazewnictwa do pozostałych ulic, to pasuje wszystko tutaj z tych ofert. No, czy bo to są, dotyczą rzeczywiście i nas militarnych i bez Królowej Marysieńki pasuje, czy może nie militarnych, ale raczej z historii wojskowości.
Osobi władcy i obrona Westerplatte i tak. Nie obrażają mnie. Kontekst militarny się pojawia. Także tu te pozostało. I tu w ogóle bym się zastanawiał, na ile komisja powinna wybierać konkretną nazwę spośród zgłoszonych. No bo to wymagałoby analizy, kto jest tu najbardziej godzien uczczenia i akurat dlaczego na tej ulicy. No, i tu komisja, powiedzmy, mogłaby proponować kilka z tych nazw lub wszystkie, które się nadają, a pozostawić ten honor Radzie Miejskiej, no bo tak mówi ustawa. Znaczy, może troszkę inaczej. My właśnie jesteśmy tym ciałem, który ma doradzać konkretną jednostkę nazewniczą. Bo tym pierwszym etapem... My dokonujemy, panie dyrektorze, analizy i taką przyjęliśmy strategię, że to my koncentrujemy się na koniec na jednej nazwie, którą proponujemy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, które nie zostało chyba w nazewnictwie chojnickim uwzględnione. To oczywiście wojna 13-letnia. Ona się tu zaczęła i tu skończyła. To bardzo ważne wydarzenie w historii Chojnic. Może taką nazwę zaproponować wojny 13-letniej. Też mówi się o księdzu Popiełuszce tam, z tego co pamiętam. Nie mamy w tej chwili ulicy księdza Popiełuszki. I księdzu Popiełuszce, i mówi się o Błękitnej Armii, u Królowej Marsięcy. Także coś trzeba, jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższej przyszłości przewidzieć. Zbliża się niedługo rocznica, mówię, wyzwolenia Chojnic, mówię 20 roka, więc uważam, że w tym kontekście i Błękitna Armia, skoro mamy osiedle Józefa Halera, to uważam, Błękitnej Armii ma to związek integralny z Pomorzem, a więc ta armia zrobiła wiele, jeżeli chodzi o powrót Polski do... Ja myślę, że moje zdanie, znaczy argument... Błękitnej Armii byłaby naj... Tak. Bo wojny 13-letniej, Jacku słuszne, ale mamy Kazimierza Jagiellończyka, mamy pokoju Toruńskiego, a więc jakiś obrońców Chojnic. Ale nawet nie w tym kierunku. Drodzy Państwo, po to się przeprowadza konsultacje, opiniuje, żeby wybierać z tego, co wydaje, tak mi się, z propozycji zaproponowanych, bo to po co te konsultacje, po co pytanie mieszkańców, ale jeżeli my wychodzimy z inną nazwą. Moi drodzy, pojawia się kontekst armijny. Bo tam jest Armii Ludowej, a tu mamy Błękitnej Armii. Czyli ten kontekst militarny jest tak tutaj jak najbardziej na rzeczy. Ja byłbym tutaj optował zdecydowanie za Błękitną Armią. No i jest z katalogu zaproponowanych nazw ulic. Tak, a tak, takie a no... Się, taka jest zasada przeprowadzenia. Zasady przyjęliśmy pryncypialnie właśnie, żeby no, wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Dokładnie, zdroworozsądkowo. Taki nakład pracy był poczyniony, żeby też brać to pod uwagę. Czyli co? Będziemy, myślę, że dzisiaj się nad tym pochylać. Przeprowadzimy głosowanie. Im szybciej, tym lepiej. Jakie propozycje bierzemy pod uwagę? Tutaj jest zgłoszona propozycja Błękitnej Armii i wojny. Ja nie nalegam się wojnie 13-letniej, jeśli ma być, jeśli tak jest sprawa postawiona, że Błękitna Armia, rzeczywiście armia to armia. Armia to armia. Historyczne. Tak. Może to jest zdroworozsądkowe. Postawmy tą Błękitną Armię pod głosowanie i już. Dobrze, kto z członków komisji? Mamy ile osób? Mamy w tej chwili? Cztery. Pięć osób. Pięć. Pięć, tak. Pięć osób. Kto z członków naszego zespołu do spraw nazewnictwa jest za tym, żeby zaproponować oczywiście Radzie Miejskiej w projekcie uchwały nazwę ulicy Błękitnej Armii? Kto jest za tym? Prosimy o zaprotokołowanie także jednogłośnie. I przejdziemy, panie dyrektorze, do Janka Krasickiego, tak? Bardzo poproszę. Ja na następną sesję przygotowuję taką propozycję dla Rady Miejskiej. I teraz tak, na poprzedniej sesji podjęliśmy tutaj wspólnie z Bogdanem kwestię wprowadzenia dwóch nazw, tak? W miejsce jednej, bo to w tej chwili naturalnie możemy określić, że ulicę Janka Krasickiego możemy podzielić na dwa odcinki. Taką przyjęliśmy tutaj strategię. W związku z tym najpierw zapoznamy się z formularzami opinii, a potem zaproponujemy, myślę, że na tej podstawie, dwie nazwy ulic. To jest to. 10. Zaczynamy od pierwszej opinii. Proponuję nową nazwę ulicy Ignacego Krasickiego. Proponujemy zmianę na Ignacego Krasickiego.
Również trzecia opinia Ignacego Krasickiego. Czwarta. Inne posesje. Jeszcze sprawdźmy to. I tak, to są różne posesje. Ignacego Krasickiego. Czwarta. Piąta. Ignacego Krasickiego. Szósta. Już z opisem, kim był, ale Ignacego Krasickiego. Na razie sześć tożsamych. Tutaj przeczytam, tak? Całość, bo jest opis. Proponuję, aby obecną ulicę Krasickiego podzielić administracyjnie na dwie, różnie nazwane, co jest w łączności tutaj z naszym poglądem. Inaczej część od początku ulicy do ulicy Parkowej, a inaczej część od ulicy Nowotki do ulicy Prochowej. Teraz spacerowej. Właśnie. Te dwa odcinki... Jeszcze weszła, ale nie ma zmiany. Te dwa odcinki nie stanowią jednej całości i raczej nigdy nie będą stanowić. Co do samej nazwy, to proponuję. Spacerowa. Już przyjęliśmy. Pogodna. Pogodna. Ignacego Krasickiego. Byleby nie nazwiskiem kontrowersyjnego bohatera. Nazwa ulicy nie powinna dzielić społeczeństwa. W żadnym razie nie żadnych żołnierzy wyklętych. Zakończenie opinii. Teraz ósma opinia. Nie podoba nam się konieczność zmiany nazwy naszej ulicy, ale jest możliwość, aby, cytuję, wilk syty, a owca cała. Proponujemy zmianę nazwy ulicy na Ignacego Krasickiego. Proponujemy też, proszę posłuchać, aby numery od 1 do 8 były odrębną ulicą. Dzieli nas od nich Park Tysiąclecia. Mieszkamy pod numerem 9. I często, nawet w nocy, dzwonią osoby do naszych drzwi z zapytaniem, gdzie są wcześniejsze numery. No ale dobrze, że mieszkańcy tutaj się z nami zgadzają, czyli idziemy jednym frontem, żeby te dwie nazwy nadać. Teraz tak, 9. opinia. Mojej rodziny propozycja jest następująca. Ażeby nie zmieniać całej nazwy ulicy, jedynie z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego. I ostatnia opinia brzmi tak. Nie mam zdania na ten temat. No ale dostarczona do urzędu uchwała. Dostarczona. Otwieram dyskusję na podstawie tych 10, a w zasadzie 9 konkretnych opinii. Na posiedzeniu zarządu osiedla mieszkańców numer 9, teraz Parkowej, jeszcze nieoficjalnie, pojawiła się nazwa ulicy zapomniana. To powiedziano tutaj ustami członków zarządu, że obietnice były bardzo duże ze strony Urzędu Miasta, pana burmistrza, że przy remoncie parku ta część, która jest drogą gruntową, te wyższe numery, tak, od ulicy Hanki, teraz Bielickiej, pozostała drogą gruntową i tam jest naprawdę problem podstawowy, ale uważam, że w tym układzie i tak wszyscy mówili Krasickiego. Pytanie teraz, jak podejmiemy decyzję, czyli w tym układzie, czy te numery większe od spacerowej, teraz spacerowa już jest przegłosowana, nazwać Ignacego Krasickiego. Pytanie, jak nazwać, bo też była propozycja, przypominam, tak, Franciszka Pabicha. Tak. Mi się przychylał w tym momencie, Pabich mieszka kawałek dalej w górę. Tak. Ta część pierwsza, te niskie numery na Franciszka Pabicha, a druga część Ignacego Krasickiego. Jest to zbieżne z tym, panie Bogdanie, o czym mówiliśmy na samym początku naszych prac. Pamiętacie, że chcieliśmy uczcić też działaczy regionalnych. Tak, i to byłaby sposobność. Tak, tak, to jest logiczna, no, logiczna wypowiedź. Panie przewodniczący, przypomina o rozdzieleniu nas. Pomysłodawcą był kolega dyrektor Jacek, tak, Czeski, mówiąc, żeby to rozdzielić na dwie części. Słusznie.
I dobrze, że mieszkańcy się z tym zgadzają, wręcz sami proponują takie rozwiązanie. To co, słuchajcie, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo ja? Proszę. Bardzo... Ten pan, przepraszam, ksiądz biskup Krasicki nie powinno być napisane. Bo... Znaczy to zdefiniujemy, tak. Biskup, oczywiście. Biskupem, nie? Tak, biskupem warmińskim. No, no ale czy w nazwie nie powinno być? No? Dyskutowaliśmy już na ten temat niejednokrotnie, także pogląd mamy wypracowany. Tak, prosiłbym pana dyrektora o przypomnienie tego poglądu. Że piszemy księdza biskupa. Ignacego Krasickiego. Tak. No, kwestia dotyczyła tylko stopni wojskowych, prawda? Tak. No tak, o tym dyskutowaliśmy również. Czyli biskupa Ignacego Krasickiego. Dobrze, słuchajcie, czy jakieś inne głosy jeszcze? Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie, aby najpierw oczywiście nazywniczo podzielić tę ulicę numery od 1 do 8 w tej chwili, tak? Tak, do parkowej. Tak. I tutaj proponujemy, no zgodnie z wolą mieszkańców, zdecydowaną wolą mieszkańców, ulicę biskupa Ignacego Krasickiego. Nie. Franciszka Pabicha. A te pierwsze, tak. Tak, macie. Tak. Mógłbym jeszcze spojrzeć, bo chciałbym już mieć jasność. Do parkowej. Czyli 1-8. 1-8, tak, bo tak w tych pismach też te numery występują. 1-8. Franciszka Pabicha. I jeżeli jest taka wola, to prosiłbym o przegłosowanie tej naszej propozycji. Kto jest za tym, żeby te 8 posesji, żeby mieszkańcy mieszkali przy ulicy Pabicha, tak? Prosiłbym o przegłosowanie jednogłośnie. Natomiast, i tutaj pytanie, panie dyrektorze, od numeru 9 do którego numeru? Tam, do końca. Ile tam w ogóle jest posesji? No tak mniej więcej, kilkanaście pewnie w sumie. Nie, to będzie nam z... No, bo tam jest 8, no żebyśmy mieli świadomość, tak? 8 posesji przy ulicy Pabicha. A teraz Krasickiego. Ile tam jest? Kończy się na 20. Na 20? Tak. Czyli 12 posesji. Tam jest więcej. Mhm. Nawet jest 17a, także nawet 13. 13. Dobrze. No ale 8 to nie znaczy, że jest od 1... Aha, rozumiem. Tak. No. Dobrze. Nie, no taką wiedzę powinniśmy jednak mieć. Jak dzielimy. Dobrze, kto z państwa jest za tym, żeby tę drugą część dotychczasowej ulicy Janka Krasickiego przemianować na ulicę i teraz biskupa, tak? Tak, pytanie, czy jest księdza biskupa, czy biskupa, to też teraz ustalmy, nie, bo teraz, bo biskup to jest ksiądz, ale no to w tym momencie, po co to nazwę? Ja myślę, żeby nie. Po co dublować? Biskupa Ignacego Krasickiego. No bo każdy biskup jest jednocześnie księdzem, nie? Jeżeli chodzi o kościół rzymskokatolicki. To znaczy, jeżeli chodzi o samą dodatki wszelkiego rodzaju, tytulaturę, ja nie jestem przekonany, czy to jest słuszne. Znaczy, biskupa powinni się... Dla mnie byłoby samo nazwisko wystarczające, ale jeżeli już ma być inaczej, to... Dla mnie też samo nazwisko byłoby wystarczające. Ignacego Krasickiego? Tak. Znaczy warto też zapoznać się, jak to jest w innych miejscowościach, bo czasami to jest dobra wskazówka, nie? My nie upierajmy się. Ale kiedyś był wypracowany pogląd, tak, że tutaj na naszym zespole. Konsekwentnie, albo no, będą. No. Ja też jestem za tym, żeby było biskupa, bo taki pogląd wypracowaliśmy. Ostatnio nazwany księdza kardynała. Tak, a więc to liczmy księdza biskupa Ignacego Krasickiego, żeby nie było, bo tam... Dobrze. No jeżeli taką formułę wypracowaliśmy, to powinniśmy być jednak konsekwentni. Czyli kto jest za tym, żeby tę część ulicy przemianować na księdza biskupa Ignacego Krasickiego? Proszę o podniesienie ręki. Czyli 4... Pan dyrektor się wstrzymuje? Wstrzymuje. 4 za, przy 1 wstrzymującym. 4 za, przy 1 wstrzymującym. I teraz w ostatnim punkcie przechodzimy do ulicy 14 Wraca jak bumerang. Lutego. Znaczy myśmy już czytali te propozycje, tak, myśmy, ale może czytali. Przypominając panu Jackowi i sobie, bo to pan Jacek, nie było mi wtedy. Pana Jacka, to chociaż propozycje, już nie co dano. Czyli co ja tutaj wyłowię propozycje, jest. Sępoleńska, Smogowa, Bydgoska, no to przypominam. Bydgoska jest przecież. To już dyskutowaliśmy, tak. Że na galerie i tak dalej. No. Jest. Świętego Walentego, tak?
tutaj aż trzy. Świętego Walentego, rotmistrza Pileckiego, żołnierzy niezłomnych. Tu są cztery. Świętego Walentego, Poznańska, Sępoleńska, Ichnowskiego. Nie mamy Ichnowskiego? Nie. Świętego Walentego. Ulica Walentynki. O, tu jest ciekawe uzasadnienie, może je powtórzę. Tysiąckrotnie na nie. Kategorycznie, zgadzamy się. Kategorycznie. Słuchajcie, a jak to odebierzemy, bo myśmy jeszcze nad tym nie dyskutowali. Nie wnoszę uwag do zmiany nazwy ulicy. Czy ta osoba jest za zmianą, czy przeciw zmianie? Nie wnoszę uwag do zmiany nazwy ulicy. Neutralna postawa. Akceptuję chyba, tak? Akceptuję zmianę. Akceptuję zmianę, no ja też tak to czytam. Taka neutralna postawa. Ona nie była. Dobrze, tu nie ma. Tu nie ma żadnej propozycji, jest tylko. Aha, i tutaj też jest ciekawa opinia. Jestem przeciwna za zmianą ulicy. Mam pytanie, czy Walenty był komunistą? To się pojawia tutaj w tym formularzu opinii. I to jest ostatnia opinia. Ile nazbieraliśmy tych propozycji na podstawie formularza? Ile opinii wpłynęło w ogóle? Już mówię. To trzeba policzyć. To trzeba. Aha, to trzeba. Panie dyrektorze, pana ręce. 9 propozycji, ale opinii jest znacznie więcej. Tutaj bardzo. Ale 9 takich skonkretnych. W tym Smogowa. W tym Smogowa. No Smogów nie był komunistą. Tak jak Dworcow. Zimą tak. Wiosna, kiedy nie palą, to nie jest. Tak jak Dworcow. Jeszcze pragnę przypomnieć, że w kontekście tego pisma adresowanego, że tak powiem, imiennie do Urzędu Miejskiego w Chłonicach przez IPN w Gdańsku zachodzi konieczność zmiany tej ulicy i no, jesteśmy po prostu do tego zobowiązani. Przypominam o tym, bo pytania się pojawiają różne. Ale to ja nie wiem, ja chciałbym ten temat wypowiedzieć, bo tak. No właśnie. 14 lutego, co to jest za data? IPN nakazał ją zmienić, tak. Ale tak naprawdę ta data to nie jest wyzwolenie Chojnic, czy zniewolenie, czy początek okupacji rosyjskiej, jak ktoś tam podaje. Nie rosyjskie, to już radzieckie. No to radzieckie, nieważne. Przede wszystkim tak, 14 lutego Chojnice były, jak już wracając do faktów historycznych, pod dwoma okupacjami. Bo wyzwolona była tylko część Dworcowa, natomiast w południowej, w północno-zachodniej części siedzieli nadal Niemcy. Erich Muraski, ten, który napisał, podpułkownik OKB z Wehrmachtu, który napisał książkę Bój o Pomorze, ostatnie walki obronne na wschodzie, podaje datę utraty Chojnic jako 15 lutego. A więc 15 lutego Niemcy zajmowali jeszcze połowę Chojnic. Czyli początek tej okupacji rosyjskiej, czy radzieckiej, jak tam Bogdan sobie to życzy nazywać, byłby 16 lutego. Byłby 16 lutego. Ani 14, ani 15 lutego. Do czego zmierzasz? Zmierzam do tego, że 14 lutego nie jest dniem początku. A 14... To mówi Marek, nie. Przyszło pismo z IPN. To raz. Poza tym IPN zaproponował, użyję celowo słowa zaproponował, ujęcie systemowe do wszystkich samorządów w Polsce. Zmienić te nazwy dzienne związane z wkroczeniem Armii Czerwonej do danej miejscowości. I to nie dotyczy tylko Chojnic. To nie jest nasz problem. 22 lipca? To mniej więcej tak jak w 1 września. No. 1 września przecież Niemcy wkroczyły do Polski. To nie jest data, którą należy czcić, tylko pamiętać. Ta różnica drobna między czczeniem. No właśnie. Może i nie jest to początek II wojny. Może kwestia konotacji. Tak samo jak 14 lutego nie jest to początek okupacji rosyjskiej. Ale jest to data zajęcia,
zajęcia. Nakazał z niewiedzy historycznej. Pismo było bardzo obszerne, łącznie z barbarzyńskim zachowaniem Armii Czerwonej. Otóż też znaczek walentynkowy. Walentynkowy przyklejony na 14 lutego. Do opinii znaczek walentynkowy nawet przyklejony. Naprawdę? Tak, proszę, kocham cię. Idźmy albo w kierunku kierunkowym, czy to Sępoleńska, albo idźmy w kierunku nazewniczym, bo jakby się nie nazwa. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, panie Bogdanie. Nie wymyślajmy tutaj przez nas żadnej jednostki nazewniczej. Bydgoska. Ale mamy Bydgoską. Bydgoska by była Szydwelska, czyli nie Żychowicka. Ale to zbyt skomplikowane. Może pójdźmy w tą Sępoleńską. Sępoleńską chyba. Jakby. Już Poznańską to może za daleko, ale... Sępoleńska. Jest Sępólnie jest ulica Chojnicka. No to mamy w rewanżu. Może. Ja też jestem za tym. Ma charakter kierunkowy, dokładnie, pomocniczy, tak, pomocniczy dla kierowców. Ja zostałem 14 lutego. No, ale nie, nie obronimy tego. Było, nie obronisz tego, no po to się ubierasz. No, dzień Powstania Armii Krajowej. No przecież wiemy, no dobra, chylę czuła przed twoją wiedzą historyczną. Urząd Wojewódzki odrzuci nam tę uchwałę. 14 lutego 1960 roku powstało Muzeum Regionalne w Chojnicach. Dobrze, słuchajcie, kto jeszcze chciałby się na ten temat wypowiedzieć? Może ktoś z gości dzisiejszego posiedzenia zespołu? Bardzo proszę. Dwa razy jest wskazanie na świętego Walentego, przypominam. Ja tak. Ale my nie wiemy, czy on nadal... Chyba trzy razy nawet, panie redaktor. Tutaj mamy wątpliwość, czy chodzi o Walentego w sensie rozpruwacza, czy chodzi o świętego Walentego w sensie się zakochanego. No, rozpruwacza. To zakochany lepiej wiadomo. Marku, ja poddaję pod dyskusję, tak. Słuchajcie, bo możemy tak jeszcze gważyć około godziny. Kto z członków komisji jest za przemianowaniem dotychczasowej ulicy 14 lutego, która wrosła w ten krajobraz nazewniczy? To trzeba sobie powiedzieć i chyba nikomu nie przeszkadza w Chojnicach, ale musimy ją zmienić na nazwę ulicy Sępoleńskiej. Kto jest za tym? Jest to nazwa proponowana przez mieszkańców. Trzy głosy za, proszę zanotować, i dwa wstrzymujące czy przeciwne? Panowie są. Przy dwóch wstrzymujących. Jacek, jesteś przeciwny? Wstrzymujący. Obaj panowie głosy wstrzymujące, czyli większością głosów proponujemy ulicę Sępoleńską, ale i tak przypomnę, że głos tutaj będzie ważył Rady Miejskiej. My jesteśmy tylko tworem takim doradczym i opiniującym.